Dzień dobry, dziś z ekipą Disco Life goszczę u Darka Alemańskiego, czyli mówiąc krótko u Fantastika, bo przecież ty jesteś dawnym, najlepszym, starym Fantastikiem. Witajcie wszyscy bardzo gorąco i serdecznie. I witam Ciebie po tylu latach, wreszcie po 17, bo wyliczyłem. Tak, a 17. Wreszcie się spotkaliśmy, będzie co opowiadać, bo kurczę, no, po tylu latach się niewidzenia, a tyle się wcześniej działo. Prawda? No popatrz. Ja pamiętam pierwsze spotkanie z grupą Fantastik. Pytam się, kto to jest Fantastik? A w redakcji mi odpowiadają, to są ci, co śpiewają Papa Dance. Aha. Pamiętasz to jeszcze? Znaczy nie, no było. Ostatnio nawet z Tomkiem Samborskim opowiadaliśmy o tej sytuacji. Pewnego razu mój kolega, który był naszym kierowcą, zawiózł nas na jakiś wywiad do Polsatu. Ja się o tym dopiero dowiedziałem zupełnie po fakcie, bo tak naprawdę przyszedł do nas Tomek czy Zbyszek Samborski, u których wtedy wydawaliśmy, w Disco Relaxie wydawaliśmy nasze płyty. Czy nie chcielibyśmy zrobić wersji naszych Papa Dance'ów? Właśnie wtedy Papa Dance w ogóle nie istniał. Potem dopiero dowiedziałem się, że to mój kolega podszedł do nich gdzieś tam w kuluarach i mówi, czemu nie robicie Papa Dance'u właśnie, bo on nam to też mówi, ale jakoś gdzieś to wszystko uciekło, przemknęło i zrobiliśmy to, popełniliśmy tą płytę. Było bardzo dużo pochlebnych komentarzy pod tym, listy przychodziły, dawniej się wysyłało listy, przychodziły, pamiętasz pewnie te czasy, do redakcji przychodziło mnóstwo listów. Tylko w kopertach. Tak. Mało kto pamięta takie rzeczy. Wszystko papierowe, przecież się czytało, ja nie wiem gdzie to w ogóle jest. Pamiętam, była jedna dziewczyna, której korespondowaliśmy dosyć długo, bo strasznie jej się nie podobało to, że zrobiliśmy to inaczej. No bo jakąś wierną fanką Papa Dance, no i wcale się nie dziwię. No, ja poznałem potem Pawła Stasiaka, rozmawiałem z nim, właśnie podszedłem do niego i mówię, ty to jestem ja, ten, który zrobił numery. Cię przerobił. Wcale nie wiesz, nie ma zasmuconej miny, do tej pory mamy kontakt. Jest fajnie, no. Lecz to nie ty. Dlaczego tak zmieniłaś się? Jesteś inna. Bądź sobą, bardzo proszę. A było nam tak bardzo naj. Yeah.
Nie pamiętam, to był chyba, program się nazywał, dla telewizji naszej nagrywaliśmy, tak? To Melangerie, pamiętam, że przyjechaliście specjalnie na nagranie do Melangerii, chyba. O ile dobrze pamiętam. To było tego dużo, było tego dużo. Gdzie planeta, tam właśnie, kobieta. To akurat nie o Darku, tylko o Zbyszku, ja ten program pamiętam. Przyjechali we dwóch, bo ich było trzech. Przyjechali we dwóch. Z Włodkiem, tak. Przyjechali we dwóch, pytam się, gdzie jest Zbyszek? A Zbyszek nie ma, gdzie kobieta, tam planeta, nie, gdzie planeta, tam kobieta, gdzieś na innej planecie. Na kogoś musiało pójść. Jak kogoś nie ma, to łatwo. Zmienił się coś, czy nadal te kobiety tak lgną do niego? Zbyszek, nie wiem, no to czas z nim gadać. No to, ja nie wiem, bo myślałem, że jako brat będziesz coś wiedział na ten temat. Nie, to... Wszystko zostaje w rodzinie. Przejdźmy do naszego pierwszego spotkania. Pierwsze spotkanie z grupą Fantastic wyglądało u nas tak, że przyjechali takim starym Fordem Transitem, bodajże niebieskim, ale nie jestem teraz dokładnie niebieskim, tak? A był oklejony nazwą Fantastic. Fantastic wtedy pisał się przez U, Funtastic. Tak, to było, chodziło o nawiązanie do zabawy z angielskiego, czyli fun. No to wam się udało i przemierzaliście kraj właśnie tym pojazdem, on był wszędzie generalnie, na koncertach, był też w klipach. Tak, pamiętasz klipy? No, wykorzystaliśmy go chyba w naszym klipie Fantastic, o tej samej nazwie był utwór. Mm-hmm. Kto pamięta taki utwór, jest u nas na naszym kanale. To też go pokażemy, tak, żeby będą wszyscy wiedzieli. Ten samochód, pamiętam dokładnie, tego jeszcze masz? Wiesz, że szczątki tego auta jeszcze stoją u mnie. Ja nie wiem, ale szczątki, to znaczy... Trzymam go chyba na jakąś czarną godzinę, kiedy będę mógł go potem oddać jak Presley. Dobra. Dobra, czyli kiedy już osiągniecie szczyty. Stoi skorupa z resztkami napisów. Tak, ja muszę kiedyś udostępnić. Ale napis jest widoczny. Tak. To super. A będzie go można zobaczyć, czy nie są jeszcze szanse, żeby to zobaczyć? Raczej kiepsko, ale jest tak specjalnie zasypane, żeby go nie było widać. Zakopałem go. Trudno. Dobrze wiesz, nieważne jak i gdzie, spróbuj raz, spróbuj dwa, może uda się zabawić się i z nami tu pokazać to, co chciałeś, kiedy czas nadejdzie twój. Pytasz mnie, co zrobisz, gdy znów, słuchaj, nie pomogę ci, jeśli sam nie będziesz mógł, to nie żarty, koniec wie, nie mów mi tak, śpiewaj razem z nami, gdy usłyszysz ryb. Pamiętasz, jak te teledyski wtedy się nagrywało? To było wejście tylko do studia i coś więcej? Wiesz co, właśnie powiem ci inaczej. Ja wtedy w ogóle się nie skupiałem na tym, jak będzie wyglądał teledysk. Nie wiem, u nas jakby, wiesz, tym... Nawet nie pamiętam, kto decydował o tym, jak będzie wyglądał klip. Myśmy przyjeżdżali na plan. My wtedy mieliśmy ciekawe propozycje z własnej strony, bo mieliśmy fajne układy choreograficzne. Jakieś tam fajne ciuchy takie na różne przebiórki i wjeżdżaliśmy jakby znaczy tam dostawaliśmy chyba jakiś plan, no już sobie nie pamiętam tego szczegółowo, wtedy nie robiło się klipów ze scenariuszami takimi stricte, chociaż ten jeden klip właśnie, był tam jakiś pomysł,
Natomiast robiło się klipy takie bardziej pod kątem właśnie pokazania pewnych jakichś fajnych rzeczy, czy umiejętności, czy jakichś innych. No nie tak jak teraz. Cycki dupy tak zwane, no tylko... A propos, z tyłu za nami też jest plan z teledysku. Który właśnie, teledysku? O, najnowszy Jesteś Boska, który już się gdzieś zaczął pojawiać i ten. Właśnie na bazie... To właśnie tutaj. Tak, specjalnie do tego klipu przyjechała Ewa, która była u nas w zespole od czasów reaktywacji. Niestety miłość ją ściągnęła do Holandii, mieszka teraz w Holandii i przyjechała. To kocha tulipany prawdopodobnie. Specjalnie tak, i może jakieś inne zioła, nie wiem. Nie, to cofamy oczywiście. Ewa pojechała tam tylko z miłości oczywiście. Przyjechała specjalnie z Holandii tutaj, nagraliśmy właśnie ten klip, byliśmy tam jeszcze jakiś kilku wywiadach. I strasznie tęskni, pisze mi cały czas na, wiesz, informacje, kurde, muszę wrócić, co tam się dzieje, jak tam postępy, jak tam co, no strasznie jest tęskniona za Polską, także... No to dobrze, to taka, że tak powiem, sentymentalna jest. A właśnie, a propos sentymentalizmu, ty pamiętasz swoje występy w latach 90? Ja pamiętam praktycznie każdy koncert, to... No niemożliwe to jest. Przecież tego było mnóstwo. Graliście praktycznie non stop. Ja nie powiem ci, w jakich miastach graliśmy, bo ja też się tym nigdy nie interesowałem. Jedziemy, wsiadaliśmy w auto i jechaliśmy gdzieś tam, wtedy jeszcze pamiętam początki, gdzie nie było żadnych GPS-ów. Mm-hmm. Była jedna była fajna historia, ale to już chyba z GPS-ami. W troszkę późniejszym okresie była fajna historia, bo pojechaliśmy, nie dostaliśmy dokładnych koordynatów co do miasta, tylko pojechaliśmy do miasta o podobnej nazwie. Aha, czyli pojechaliście do innej miejscowości, która się tak samo nazywała? To znaczy, nazywała? No prawie, wiesz co, tak, graliśmy w tym dniu dwa koncerty i z jednego mieliśmy już ustawiony tak fajnie przejazd, że jechaliśmy tam. I nagle w drodze do tego miasta okazało się, że to jest gdzie indziej. Że to nie to miasto. Że to nie to miasto. Słuchaj, coś mi świta. Ja mam takie niejasne wrażenie, gdzieś tam w głowie mi się kręci, że ja byłem świadkiem rozmowy przez telefon z wami w tej właśnie sprawie, że tylko nie pamiętałem, że to o was chodzi, że któryś zespół zawieruszył się i pojechał nie do tego miasta, co trzeba. Ja też kiedyś słyszałem od innego zespołu, że mi się to przydarzyło. Natomiast my nie dojechaliśmy tam, tylko w drodze nagle okazało się, że to jest gdzie indziej. Aha. Wiesz, i informacja, i nagle ups, szybko, wiesz, to już wtedy nie pamiętam, czy jest już GPS, czy jeszcze mapy, koordynaty, gdzie to jest, dobra, jedziemy i po prostu jeszcze wtedy były jakieś mega korki, roboty do góry, nie wiedzieliśmy tę drogę wybrać, żeby prościej. Dojechaliśmy, spóźniliśmy się tam, nie wiem, jakąś może godzinkę, byliśmy już potem jako gwiazda, czyli na koniec imprezy, ale to była jedna z najlepszych imprez. Powiem ci, że była tak udana. Przeciągnęliśmy koncert chyba do ponad 2 godzin, ale był tak wielki czad. Na szczęście już znaliśmy się z akustykami, tylko na mrugnięcie oka wiedzieliśmy co, jak, gdzie podłączyć i oni już znali nasz rider i tak dalej. Ale to był jeden z bardziej udanych koncertów. Ci ludzie czekali, wyobraź sobie, czekali tą godzinę z pustą sceną właściwie. Czekali tylko na nas i znakomite, bo zabawa była po prostu. Najważniejsze, że dojechaliście. Mogło się nie, to u nas, nie było. U nas tak nie ma. Widzisz, a jeszcze jest ciekawsza rzecz. To jest chyba Mistrzostwo Świata, bo ja wszystkim to powtarzam. Podczas naszego koncertu nigdy nie padał deszcz. Nigdy się nie zdarzyło? Nigdy się nie zdarzyło. My graliśmy, wiesz, w tych latach był moment, że graliśmy po 7 sztuk w weekend. Mhm. 7 koncertów w weekend, no to już wiesz, z tańcem, to ten trzeci w ciągu dnia to był taki naprawdę, już to nie tak, że sobie tam, jak dzisiaj wychodzi koleś z mikrofonikiem i sobie chodzi, albo sobie stoi i zagra nawet 5 koncertów i się nie zmęczy. Wtedy trzeba było pompować, jeszcze śpiewać i tańczyć. No to próby taneczne mieliśmy 2-3 razy w tygodniu. Ale co ciekawe, bo nigdy nie padał deszcz. Był pewnie, ja nie wiem, gdzie mam układ, tam czy tam. Zawsze mówiłem, że gdzieś mam, ale jedna była taka sytuacja, graliśmy, była taka duża polana blisko przed lasem. Na środku polany cały sprzęt i przyjeżdżamy, była taka ulewa, że mówimy, no koncert się po prostu nie odbędzie. Resztki ludzi uciekły, wiesz, stali gdzieś tam pod drzewami na końcach tej polany. Ja wyszedłem, żeby ci ludzie nie uciekali z tej imprezy, wyszedłem w tym deszczu i mówię, słuchajcie, ja mam jakiś dar, układ tam czy tam, jak my zaczniemy grać, zaraz przestanie padać. Mówię, my wchodzimy za kilka minut, zaraz przestanie padać. Dosłownie wyobraź sobie,
Ostatnia kropelka spadła, wychodzimy na scenę. Zagraliśmy cały koncert, wszyscy przyszli. Ostatni utwór, dosłownie kończymy. Ostatnie dwa takty utworu zaczęło lekko kropić. Zdążyliśmy się zładować do samochodu, mega ulewa z powrotem. Tylko na nasz koncert przestało padać. Nie wiem, jak ktoś nas ogląda z tej imprezy, gdzie ona się odbywała, to niech się odezwie, bo ja sam w to nie uwierzyłem potem, wiesz. Pocałuj mnie ten jeden raz, bo tylko to może zmienić czas. Pocałuj mnie teraz, bardzo chcę. Pocałuj mnie, bo wiesz, że ja czekam na magiczne słowa. Temat, jak my w ogóle przeszliśmy w stronę disco polo, bo wiesz co, ja w ogóle jestem... W ogóle robiliście w ogóle coś innego. Wiesz co, ja w ogóle jestem osobą, która od 14 roku życia żyła z grania. Chłopaki ze szkoły muzycznej, czyli mój brat z kolegami założył sobie kapelę i mieli automat perkusyjny, który pożyczony był od księdza. Ksiądz zmienił parafię i nie mieli bębnów, a wtedy nie dało się tak sobie kupić maszyny do grającej do bębnów. No a że ja sobie gdzieś tam kupiłem wcześniej bębny i sobie w domu ćwiczyłem, no to chłopaki mówią, no bierz, gra z nami. No i postawiony zostałem przed faktem dokonanym. Skończyłem 8 klasę podstawówki i w wakacje rozpocząłem moją zabawę już z zawodowym graniem. Mm-hmm. To było ciekawe. Wtedy bębny, chyba z 5 lat tłukłem się na tych garach. Fajna przygoda, bo teraz mi się to przydaje przy aranżacji. I był moment, że graliśmy jakąś, jakaś taka była impreza, znaczy impreza, siedzieli sobie, wtedy to były ferie, akurat Warszawa przyjechała w górach, w mieście Muszyna, przyjechali warszawiacy, sobie siedzieli, a my tam podgrywaliśmy jakieś standardziki takie ciekawe, fajne i przy barze był Stasek. Góralski Stasek i mówi, Stasek, a to wtedy taki, już wiesz, to disco polo się rozpoczęło właśnie. I mówi, czemu wy nie gracie disco polo? Bo fajnie gracie, fajnie ten, nie? Kurde, disco polo, ja, no gramy różne rzeczy, ale disco polo jeszcze nie graliśmy. No sobie... dobra, i Stasek, no i dup, zrobiliśmy disco polo. Się okazało, widzisz, to była dopiero historia, bo wiesz, ostatnio słyszałem, jak, nie będę mówił nazwiska osoby na Polsacie, wypowiadała się dziewczyna z, nie wiem, ona podobno była już wcześniej, ale ja nie wiem, czy ona była wcześniej, bo ja jej nie pamiętam.
powiedziała, że kiedyś to były tylko takie czasy, że jak ktoś nie miał układów, jak był wujkiem, jakimś tam siostrzeńcem, bratem, tym, to tylko taki się dostawali do tego i tylko tacy byli w branży disco polo. I powiem absolutnie nie. I to jest dupa zbita, bo my, widzisz jaka była sytuacja. Mój brat pojechał do Warszawy, wtedy jeszcze do Regu, do Blue Stara, z naszym materiałem, który zrobiliśmy. Sami już wtedy w własnym studio, bo Zbyszek miał wtedy swoje własne studio, miał dysk 1 giga. Dysk z Kazi 1 giga zewnętrzny. On pieniędzy musiał za to dać. 1 giga. 1 giga. Czyli teraz tyle, co się mieści pod paznokciem, nie? No, kawałek plastiku spędzają. Pod paznokciem. 1 giga to tak się pod paznokciem mieści. Mieliśmy 1 giga, dało się zrobić jeden utwór na tym dysku. Mhm. Trzeba było go zmasterować, zmiksować, już nie było powrotu, trzeba było wykasować dysk. Zrobiliśmy na tym cały materiał, jeszcze Atari ST, wiesz, te sprawy. Pojechał z tym Zbyszek do Warszawy. Oczywiście wysyłanie powodowało to, że to wszystko szło do kosza, nikt tego w ogóle nie odbierał. Rzeczywiście tam była selekcja taka trudna i tego samego, znaczy zostawił materiał w holu firmy i co ciekawe, wiesz, hol firmy, poczekalnia, fajna kanapa, wszystko, poproszono go, żeby poczekał na zewnątrz. Czekało się na ulicy. Znaczy, no nie ma, że na placu, no na ulicy. Pewien szacunek dla twórcy. Tak, to były właśnie takie czasy i to wcale nie było łatwe. I rzeczywiście tutaj to jest tak, że tam, nie wiem jakie tam były koligacje innych zespołów, ale my dostaliśmy się w ten sposób, że po chwili Zbyszek został poproszony na górę i tego samego dnia, co ciekawe, znalazł się na prywatnej imprezie urodzinowej u właściciela firmy. No proszę, i w ten sposób nie jako rodzina, ale jako znajomy królika wszedł do branży. Już to było, bo już to się zapoznał, jak już się historia, zapoznał, to już bo ten materiał tak im się spodobał, że zaprosili go, patrz, nieznaną osobę, która przyszła z ulicy, została zaproszona na prywatną, urodzinową imprezę do domu właściciela. Jest coś takiego niedobrego w dzisiejszych czasach, że nawet największy chłam da się wypromować. Wtedy trzeba było zarabiać na tym, że musiało być to dobre. Teraz nie musi być to dobre, wystarczy, że powiesz komuś, że to jest dobre. Nie zauważyłeś to? Że teraz powiesz komuś, że to jest fajne i to już jest fajne. W ogóle wszystko się zmieniło. No, kiedyś to było zupełnie inaczej. Każda piosenka była jakaś taka, opowiadała o czymś, o jakiejś historii. Głównie o miłości, zespołu. Ale jednak. Tak, ale była... zauważ teraz. Teraz jak ktoś zrobi utwór, zrobi saksofonik, to wszystkie zespoły po nim robią utwory z takim samym saksofonikiem, w takim samym brzmieniu, w takiej samej aranży, jak przyszły przebitki do przebitek, czyli te, wiesz, to wszyscy to teraz robią. No, nie ma indywidualności. Czasami pojawi się jakiś indywidualny utwór, ale on jest, wcale nie jest jakiś, wiesz, ani promowany, ani ten. No, w ogóle, co mi się najbardziej ostatnio nie podoba, że zespoły, które właściwie stworzyły tą muzykę, są trochę pod kreską. Nie bardzo nikt, to już pomijając kwestię, czy zrobią dobry utwór, czy mniej dobry utwór, bo tak naprawdę to te utwory, które są robione teraz, to no nie do końca bym się zgodził, że to wszystko jest naprawdę, to jest takie prawdziwe disco polo, bo to ewolucja, którą przeszła ta muzyka, jest dziwna. Natomiast już pomijając to zespoły, które były kiedyś, nie wiem, jest taka tendencja, żeby ich nie pokazywać. Nie wiem dlaczego. Już pomijając to, że mogą zrobić lepszy czy gorszy utwór, natomiast mogą... nie wiem, wszyscy chcą promować teraz nowe twarze. A dlaczego? Może dlatego, żeby te zespoły, które utrwaliły się gdzieś tam w pamięci słuchacza, przykryłyby potem te nowe. Zauważyłeś, był syndrom, mówimy o latach 90. Pamiętasz, co wtedy było? Wtedy Boys, Classic, Scanner, to były zespoły, które wszędzie się wszyscy znali, a reszta była tylko dodatkiem. Zauważyłeś, pamiętasz te czasy? No oczywiście było co jakiś czas było. Się... Jak się jechało gdzieś na festiwal Koszalin czy Ostróda, to ludzie tam przychodzili, bo będzie Boys. To było na tej zasadzie. Reszta była dodatkiem świetnym zresztą, natomiast traktowana była przez niektórych producentów jako typowy dodatek. Mówiło się na modne słowo support, tak? Że byli supportem dla tej gwiazdy. Zresztą sam to przeżyłeś, bo ty też jako gwiazda grałeś na paru koncertach, to wiesz, że te zespoły wcześniejsze były mniej znane niż zespół Fantastic. No, był taki moment, że tu kreowały dwa programy wtedy. Jeżeli byłeś w tym programie i byłeś tam dłużej, no to byłeś gwiazdą. Mhm. Myśmy właśnie byli ogrywani bardzo długo i pamiętam, no nawet potem, kiedy był ten największy boom, to jest 2000 rok, kiedy był ten powrót disco polo, taki bardzo gwałtowny, tak zwany nawrót, powrót, nawrót. Telewizja TVN wyemitowała taki program o
jak postępuje muzyka, że znowu jest boom, że coś się dzieje, że jest ogromny nawrót i pokazano tylko nasz klip. Że my kształtujemy w ciekawym kierunku. Spośród milionów klipów, najlepszych tych zespołów, tak zwanych topowych, tam promowanych, pokazano tylko nasz klip, właśnie Jesteś blisko mnie. Jest to też, ja chyba udostępniłem ten fragment tego filmu u siebie na tym. Jesteś blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Jesteś blisko mnie, blisko mnie, blisko mnie. Ale słuchaj, dlaczego się rozpadł Fantastic, ten pierwszy Fantastic? Czemu było was trzech i nie ma was? To prawda, teraz robisz to jako Fantastic pisane przez AN, ale to zupełnie co innego. Ja zmieniłem tą nazwę nie dlatego, że my się rozstaliśmy w jakimkolwiek sposób. Oczywiście rozstaliśmy się pokojowo. Natomiast to nie chodziło o to, że była zmiana i ta zmiana w nazwie, tylko po prostu wszyscy zaczęli mówić, bo wiesz, Polacy mówią bardziej po amerykańsku niż Amerykanie i wszyscy mówili Fantastic. No i po jakimś czasie tego gadania, jak mi każdy mówił, że ty jesteś Fantastic, no to zmieniłem na fan i mamy świetny spokój. Każdy powie tak, jak się czyta. Jednak Polacy, wiesz, jak Zulu Góra opowiadał, że Polacy mówią lepiej po angielsku niż Amerykanie, a Polacy mówią Prince Polo. Niestety w tym Fantasticu to już została tylko 1/3 składu, bo w zasadzie zostałeś sam, bo Włodka nie ma, jest podobno gdzieś za granicą, wojażuje. No tak? Włodek, wiesz co, no było tak, że był ten moment takiego troszkę kryzysu, które wywołały podobno inne brandy, którym się nie podobała ta muzyka, że zabijała cały rynek. To było sztucznie wywołane podobno. To, że muzyka się przestała jakby podobać, się sprzedawać. Ale to był taki krótki okres, bo już ludzie zawsze myślą, że muzyka upadła, a potem się pojawiła, zniknęła. To nie jest do końca prawda. Disco polo było cały czas i powinniśmy się cieszyć, że mamy taki styl, który jest sprzedawalny, rozpoznawany na całym świecie. Mamy swój. Amerykanie mają country, Niemcy mają heimaty, mamy disco polo. Powinniśmy się z tego szczycić. Obojętnie na jakim to jest poziomie, czy jest słabe, czy jest lepsze, czy da się tego słuchać, czy nie, obojętne. Mamy brand, którego powinniśmy się cieszyć, a nie wstydzić. Ale wracając do tematu,
Włodek wyjechał w pewnym momencie, kiedy był taki troszkę zastój na rynku w koncertach, bo tych koncertów było po prostu trochę mniej. Włodek wyjechał za granicę, potem wrócił, on gdzieś tam się cały czas pojawiał, on sobie gdzieś tam coś gra, ale nawet ostatnio mamy mniejszy kontakt. Natomiast myśmy wpadli na taki pomysł, żeby odświeżyć właśnie Fantastic, kiedy zrobił się znowu taki boom razem z moim bratem, obecnie dr Manianą. Dr Maniano. I zrobiliśmy to razem, zrobiliśmy tą reaktywację, dobraliśmy instrumenty, dobraliśmy tancerki, zrobiliśmy taki pełny band na początku 7-osobowy. Natomiast stwierdziliśmy, że chyba będzie lepiej, jak każdy z nas zrobi odłam i pójdzie sobie w takim kierunku poszukiwania czegoś fajnego, nowego. No i jest fajnie, no. Bo się rozmnożyliście, a jednocześnie robicie cały czas to, co robicie. Gdybym został sam, byłoby smutno, ale już miałem ten, wiesz, dobrany cały band, który spowodował, że było nas bardzo dużo na scenie. A powiedz mi, teraz dużo koncertujecie? Wiesz co, ja teraz akurat skupiłem się, bo tak, jak wróciliśmy po reaktywacji, ja popełniłem, znaczy tak się zastanawiam, że mogłem popełnić pewien błąd, bo kiedy wróciliśmy po reaktywacji, czyli to było, nie wiem, 8-9 lat temu, zgraliśmy tyle koncertów, że nie byliśmy w stanie, nagle weszliśmy bez żadnej promocji, bez żadnego klipu, kompletnie bez niczego, graliśmy tak dużo imprez, że no każdy weekend był zawsze zajęty i nie przyszło mi do głowy, żeby już pompować jakąś, wiesz, nową płytę i szkoda, bo mogłem na początku od razu już wiesz, działać. Dopiero potem zrobiliśmy tam Rudą naszą, bo byliśmy pierwsi w Polsce, to zrobili piosenkę o Rudej poza tą taką dawną sprzed lat. A teraz Rudy są modne. Motyle w brzuchu, robiliśmy pierwsi. No co, jak nie zrobię jakiś pomysł, to potem ktoś to... Motyle w brzuchu to jest wasz pomysł? Bo ja słyszałem to w pewnej piosence, nie będziemy na razie mówić której, ale... No to dopiero teraz się pojawiło. No motyle, to przecież ja napisałem tę piosenkę motyle już x lat temu, no. No popatrz. Ale to, po reaktywacji. To ci czyta w tych tekstach. Może masz jakiś robaka internetowego, tam ci wchodzi do komputera i odczytują, co tam piszesz. Fajnie, jak ktoś się na nas wzoruje, no. Ja na przykład się bardzo cieszę teraz, widzisz, był... Widziałeś ten nowy film Disco Polo? Ja nie widziałem go w całości, ale słyszałem, że macie tam swój wkład, chociaż w ogóle nie byliście tego zaproszeni. Ja obejrzałem ten film dopiero teraz na premierze telewizyjnej kilka dni temu, a wcześniej widziałem produkcję z filmu i jak wcześniej Piotr Głowacki, czyli ten aktor, który grał tam tego muzyka z tej kapeli, a nawet u Wojewódzkiego zaśpiewał naszą piosenkę. Został poproszony przez Wojewódzkiego, żeby zaśpiewał jakąkolwiek piosenkę Disco Polo i wybrał naszą. Znowu mówię, spośród milionów utworów powiedzmy wybrał mój utwór. Cik, cik. No to wiesz, to jest taki w klimacie reggae utwór, który jest mi bliski, ten styl muzyki. No ale dlaczego to wybrał? Przecież nie było tego w filmie. To nawet ja tego gościa nie znam. Ja go pierwszy raz widziałem u Wojewódzkiego wtedy dopiero. No, po prostu mu się... To jest to, że takie utwory się bardzo podobają. Które są ciekawe. No, spodobał się akurat nasz utwór. No, cieszę się bardzo z tego powodu. Cieszę się też, że zaśpiewał go tam, że wybrał, że na planie filmowym nawet jest na tym pokazane na filmie, który pokazuje plan zdjęciowy z samego filmu. Oni siedzą z telefonem i słuchają moich kawałków i jak jest ten klip z palmami, to oni oglądają właśnie mój klip z palmami, który kręciłem w palmiarni i patrzą, jak ja się ruszałem, żeby naśladować to. Nic tylko się cieszyć. No. Nie zadzieraj noska, nie w taki
obserwuję twoją tą niezależność cały czas i uważam, że tutaj przynajmniej możesz wyrazić siebie, nie mylę się, bo tutaj każdy klip, który robisz, każda piosenka, którą komponujesz, to jest zupełnie coś innego. Tam się nie powtarza specjalnie u ciebie. No właśnie, ja zawsze staram się robić tak, że nawet jeżeli zrobię jakiś utwór, który się bardzo spodoba, to zauważ, że większość artystów, jeżeli jakiś utwór im zażre tak zwany, czyli zrobi jakąś furorę, to następny jest zazwyczaj zrobiony na tym samym aranżu, tylko coś tam zmienione. Ja nigdy takiego czegoś nie zrobiłem, żeby zrobić utwór taki sam. Obojętnie, czy to następny będzie, to już ludzie ocenią, czy on będzie lepszy, czy gorszy. Aczkolwiek teraz padłem na pomysł, bo właśnie zrobiłem kilka utworów takich bardziej disco-polowych. Trochę inaczej, ja już to kiedyś zapowiadałem, że zrobię, bo właściwie to do tej pory nie robiliśmy takich, które mogłyby się na weselu sprawdzić i na jakichś takich właśnie przytupankach. Zawsze byliśmy tak trochę bardziej w kierunku jakiegoś dance'u, aczkolwiek ja też nie byłem, nigdy nie uważałem się za muzyka klubowego. Ja uwielbiam plenery i tam potrafię rozbujać publikę. Nie wiem, czym wiesz, jak to... Znaczy, graliśmy w klubach, ale kluby się rządzą inną muzą trochę tam. Siebie cały czas tylko bit, zero jakiegoś tam właśnie pogadania czy prowadzenia imprezy. Imprezy plenerowe zupełnie inaczej się przeżywa. Jaki jest w tej chwili stały skład Fantastika oprócz siebie? A właśnie, widzisz, bo teraz nastąpiła mała zmiana, bo Ewa mi uciekła za granicę. No właśnie. Stała ta niepowetowana, bo była wszędzie. Była się jej siostra Ania, która grała akurat, widzisz, w klipie Bujam się w kabriolecie przy tym właśnie moim czerwonym Eldo. I ona ostatnio znowu też u mnie uciekła za granicę. Czyli znaczy, panie premier i panie prezydencie, róbcie coś, bo całe najpiękniejsze dziewczyny polskie, które słyną z urody, zaczynają mieszkać gdzie indziej. Za niedługo w Polsce już nie będziemy mieć tych pięknych, urodziwych dziewczyn, tylko będziemy mieć super takie fajne z takimi widocznymi oczami, nie? No może tak być. Może co tak mnie być. To przeraża strasznie. Skupiłem się na pracy nad nowym materiałem, co zresztą możecie oglądać na naszym kanale YouTube'owym i gdzieś tam w telewizjach się to też pojawia. A Polo TV nawet nam też coś tam gra, Polsat i tak dalej. Skupiam się na razie nad produkcją, bo też żeby wyjść do ludzi z nowymi propozycjami koncertowymi, trzeba mieć fajny nowy materiał. No nie można grać w kółko starych rzeczy, bo trzeba pokazać coś fajnego nowego, więc teraz pracujemy, właśnie całą zimę pracowaliśmy nad nowym materiałem i cały czas pracujemy. Już wkrótce, mam nadzieję, fajna niespodzianka, duet. Nie zdradzam na razie, bo to jeszcze wielka tajemnica. Jak nam to wypali, będzie coś fajnego. Będzie dobrze. No to dobrze. Tym optymistycznym akcentem myślę, że na dzisiaj zakończymy. Na zakończenie jeszcze zaproponowałbym, żebyś sam wybrał utwór, który zobaczą widzowie. Ostatni klip. Co to będzie? Co taki najbardziej emocjonalny z tobą związany? Taki, który no, chciałbyś, żeby każdy zobaczył. Jest coś takiego? No teraz mnie zaskoczyłeś. Wiesz co, utwór, który powstał już po reaktywacji, który mi się najbardziej, ja się z nim najbardziej utożsamiam, to był Cik Cik właśnie. No to zobaczmy w takim razie Cik Cik. Zobaczmy na koniec Cik Cik, bo to jest piosenka, którą, tak jak sami słyszeliście, wykorzystano pośrednio, bo nie kompletnie, nie bezpośrednio w promocji filmu Disco Polo. Naszym gościem był dzisiaj Darek Lemański. Oglądajcie grupę Fantastik, oglądajcie ich kanał, bo warto. Hej, trzymajcie się i w ogóle dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło, że myślę, że teraz będziemy mogli się zobaczyć częściej. Super. Pozdrawiamy. Hej. Ciebie, oj, może będzie to dla ciebie.
nosi, tylko ona dalej tam, a ja stoję tu. Taka szansa drugi raz może już się nie powtórzy. Nie zamierzam stać jak głaz, chyba zakochałem się, a może zaśpiewam to dla ciebie. Tylko nie mów, że marzysz, bo...